zmieniamy miejsce postojowe troszeczkę, bo tam chcemy pojechać, bo tutaj stoimy pod drzewem, a chodzi o to, żeby solary były jak najbardziej tak na widoku, żeby było więcej prądu, bo oczywiście zaczyna się ten okres małoprądowy. Muszę Markowi tu pomóc przejechać, bo jest tak nie za fajnie i dużo krzaków. Ja mu nie byłam do niczego potrzebna, bo sobie dał już radę sam. No, także tutaj ogólnie jest teraz bardzo dużo wolnego miejsca, jesteśmy tylko my, ale w sezonie tu jest mnóstwo kamperów. A teraz jest jak jest, jest zimno, jest po sezonie, więc jesteśmy sami. No i tak to będzie wyglądać. Przestawimy się w takie miejsce nad samą plażę. Chyba będzie git. Fajnie to. Tylko pogoda, żeby się polepszyła i będzie fajnie. Patrzcie tutaj, takie grzyby. Marek mówi, ty normalnie tam rosną boczniaki, żółte. Ja mówię, chyba żółtych boczniaków to nie ma. Wydaje mi się, że to są jeszcze inne grzyby. One się nazywają siarczaki, czy coś takiego. Coś tam siarkowce jakieś, coś związanego z siarką. I tak wyglądają i podobno są jadalne, dowiem się na grupie grzybowej. Ale pizda. Are we wasting all our younger years, living up to the rules? Lately I've been thinking different, dear. Then you say, what's the use? Whoa, what should we do with this hopeless world? And I know we'll never fix it with empty words. Dystopia. I tak pięknie się zrobiło. Jeszcze jest chłodno, ale i tak słoneczko wyszło, to już jest super. Za godzinę ma przestać wiać, niby, więc już będzie ekstra. Ale i tak jest pięknie. Jest pięknie. Taki widoczek mamy z kampera. To jest bułka. Bułka z naszą karkówką, którą robiliśmy do słoika kiedyś, na filmie zresztą.
i jest przepychota. Także dzisiaj taka kolacja przy pracy Marek zrobił na szybko, bo woziliśmy ten słoik 3 miesiące i w końcu trzeba było się z nim przeprosić i zjeść. I naprawdę jest pyszna, więc możecie się cofnąć do naszego filmu, jak zrobić mięso w słoiku i zrobić samemu, bo naprawdę jest mega. Cały czas jest taka pogoda, czyli mocno wieje i jest naprawdę bardzo chłodno. A ja akurat muszę wyskoczyć na zewnątrz, żeby wybić blaszkę do bransoletki, bo akurat takie jest zamówienie. Bardzo mi się to nie podoba przy tej zimnej pogodzie, no ale cóż, praca to praca. Dobrze, że w ogóle nie musimy stoiska mieć na taką pogodę, bo zdarzało się nieraz, że byliśmy przy minusowych temperaturach i już nigdy więcej. Wybite. Nie robię tego nigdy w kamperze, dlatego że nie wiem, jak dużą siłę uderzeniową tutaj jednak to wybijanie ma i nie chcę, żeby się podłoga obruszyła albo coś. Natomiast Marek tutaj już powoli buduje ognisko na wieczór, bo wymyślił sobie, że dzisiaj zjemy sobie ziemniaki z ogniska. Była pusta polanka, już prawie całe ognisko ułożył. Będzie klimacik. Pogoda nas totalnie nie rozpieszcza, ale robimy dzisiaj sesję zdjęciową. Jakbyście nie wiedzieli, to wyglądam bardzo o foto dzisiaj. A to dlatego, że skupiamy się na nogach. Dobra. Tak, jeszcze drugą nogę podnieść wyżej. Stań na palcach. O, tak. Dobra, obróć się teraz tyłem. O, tak. Dobrze. Lekko z boku teraz. Takie warunki pracy. Pizga jak w Kieleckim, ale za to jest pięknie. Tyle, że to sesja butów, a nie madzi. Dobrze, że fotografujemy nogi, bo ręce mam zamarznięte. Gdyby nie pogoda, to byłoby to miejsce naprawdę rewelacja, bo jest tutaj pięknie i tak no. Właśnie jak lubimy, ale ta pogoda to jest po prostu tak demotywujące. Ale jest pięknie. Ale co? Nie mamy wpływu na pogodę. No, jest gdzieś 5-7 stopni, ale cieszymy się widokami. O, słoneczko wyszło. Od razu cieplej. Tu nie wieje. No i tu nie wieje. Ale fajnie. Tam gdzie stoimy bardzo wieje. Bardzo. Bo tutaj już jest na wzgórzu i to jednak nie niesie tak od wody. Popatrz, tutaj jest pięknie, ale zobacz, no wszędzie, wszędzie. Po prostu masakra. Szkoda gadać. O, i tam wyczaiłem, że ktoś sobie namiotem rozbił się. Ale namiot taki klasyczny jeszcze, komunistyczny. I z tyłu za nim są ławeczki. Pójdziemy tam, Magda, pofocić. I plażyczki wszędzie są. I na plażach ogniska widać jarane, palone. A tam w oddali, nie wiem czy widać, są dwie wyspy. I tam tylko łódkami, żaglówkami można przypłynąć. Ale jest fajosko. Serio, serio. Podoba nam się. Na początku nie byliśmy przekonani, bo tak dojazd był słaby, pogoda słaba. Zaczyna się robić pogoda powoli i jest pięknie. Teraz focimy moje buty. W takim miejscu. Cudnie jest, cudnie jest, cudnie jest, prawda? Wieje. No wieje. Wieje, proszę pana. Przygotował miejsce na ognisko, bo chcemy sobie dzisiaj zrobić nie kiełbaskę, tylko ziemniaki z ogniska, czyli takie smaki dzieciństwa. Wszystko zależy
czy przestanie wiać, bo na razie pizga bardzo. A miejsce fajne by było na ogniseczko. Ach, się okaże. Z internetu dowiedziałam się, że ten grzyb, który wczoraj Marek wyczaił, nazywa się żółciołk siarkowy, ale musiałam się bardziej upewnić, wyczytać w internecie, czy można go w ogóle w czymś innym pomylić, i piszą wszyscy, że nie. Wszyscy mi potwierdzili, że to ten grzyb, więc na próbę będziemy go jeść. Najwyżej umrzemy razem, jak Romeo i Julia. Ojej, ile tego jest. Na obu drzewach? Patrzamy tam, co to jest. Aha. Nie słychać cię w ogóle, bo tak wieje, co? Tak. Teraz mów. Czytałam w internecie, że je się te młode, takie jeszcze takie miękkie te owocniki. Tutaj prawdopodobnie większość jest takich starszych, więc poszukam tylko tych mniejszych, tylko troszeczkę spróbuję. Mhm. No, mówią, że nie zbiera się grzybów, których się nie zna, ale jak wszyscy piszą, że to ten grzyb, no to jak sobie inaczej poznać grzyba niż ten? Tak w takim sposobem to można nic nie jeść. No pewnie, Magda, oj tam raz się żyje, nie? Mówią, że to jest taki nadrzędny kurczak. Aha. Bo... czyli KFC na drzewie. No. I to za darmo. Jak to wygląda? Pokaż mi to. Twarde jest. Fajne. Takie mięsiste, nie? I popatrz, wygląda jak mięso, nie? No. Spróbujemy. Jak kurczak, no dobra. Na ziemniaczko. Nie wygląda to źle. Tylko no, żeby jeszcze było jadalne. I co, więcej nie kroisz? Nie wiem właśnie, a mam kroić? No, kroi jeszcze ten jeden, no. Jak już zrywasz stąd. Tak wygląda ten grzyb po pokrojeniu, bo znalazłam przepisy w internetach i należy go na początku obgotować, żeby był miększy i dopiero potem trzeba smażyć. Inaczej przed, jakby się nie obgotowało, to podobno jest niesmaczny. Tak on wygląda w ogóle tutaj z góry. Kolor może się różnić trochę w realu, a na filmie. W środku jest taki żółty i ma taką dziwną strukturę. Też kolor na wideo jest inny. Jak mięsko. A tu wygląda jak mięsko, no. Jedyne, czego się obawiam, to czy one nie są po prostu już stare, czy jakieś, bo nie wiem. Ale wtedy to najwyżej będą łykowate. Grzybki się gotują. Podobno 15 minut należy podgotować przed pieczeniem, smażeniem albo pieczeniem, żeby było smaczniejsze, bo inaczej podobno wychodzi niedobre. Ugotowane wyglądają tak. Teraz muszą sobie trochę przestygnąć, żeby zmielić. Przygotowałam sobie dwa rodzaje kawałków, takie kosteczkę i takie patyczki, bo ludzie mówili, że fajne frytki z tego wychodzą, więc spróbuję zrobić mielone, pierwsze moje w życiu w ogóle mielone jakiekolwiek. No i frytki z tego, zobaczymy, co będzie lepsze. Ha, zmielone grzybki. O, oszukane. I tak to wygląda po zmieleniu, to znaczy grzybki mielone. Z cebulką, czosnkiem, jajeczka teraz, mączeczka i przypraweczki. Ale mój pierwszy raz. Ale ja będzie dobre. Nawet mięso nie robiłam nigdy mielone. Od razu przeszłaś na wyższy level. I mówisz, że to będą fryteczki? No, tak. Ciekawe. O kurde, jakie kotleciory. No. Ale mega. I to z grzybów. Sam wszystkie zjem. I tak to Madzi wyszło. Grzybki jako frytki, grzybki jako mielone, ziemniaczki, serówka, mniam, mniam. I taki widok. Jest pięknie. Takiego gościa mamy przed kamperem. Ale jazda. Nie wiem, czy pana wyrzuciło, chociaż nie, ma wędki. Czyli pewnie był na wyspie. Ale ładna pogoda się robi. Jakoś się pali. Myślę, że tak. Było dużo drzewa takiego przepalonego.
nich powinno się już palić. Szkoda, że zachód słońca nie jest taki ładny jak wczoraj. Wczoraj było pięknie. Ziemniaczki się pieką. Powinno być mniej ognia. No ale jest jak jest. Będzie wyżera. No. Tak się uparliśmy, żeby sobie zrobić tutaj ognisko, że nawet nam dzisiaj nie przeszkadza ta pogoda. Troszkę jest cieplej niż wczoraj, bo ubieraliśmy się na maksa. No i sobie ogniskujemy, bo chcieliśmy ziemniaki z ogniska. Tak. Także ognisko tam jest. A my sobie tak... No. Jak nam się robi zimno, to uciekamy się zagrzać do kampera na chwilę. I jak, Madzia? Jest okej. Tylko żeby było tak ciut cieplej. No. Albo bez wiatru. Albo bez wiatru. Ale i tak jest fajnie. A wiesz, co jest fajne? Nie ma ludziów. No, to jest największy plus. Jesteśmy tu trzeci dzień i nie ma ludzi. Dlatego, że to jest środek tygodnia, no i jest tak sobie. Chociaż dzisiaj w dzień było słoneczko. Przyszłam się zagrzać. Marek tam walczy z ziemniakami naszymi. W kamperze cieplutko, po wybasto chodzi, a na zewnątrz strasznie wieje. Wybasto to jest chyba najlepsza rzecz, jaką zamontowaliśmy do kampera. Bardzo polecamy, bo czasami pytacie, nawet jak się z nami spotykacie, czy zamontować, czy warto. Warto, bo nie dość, że jest ciepło, to jeszcze jest bardzo wydajne i mało żerne, że tak powiem, bo na przykład butla gazowa to potrafi w 2 dni, jak jest zimno, się wycuskać przez ogrzewanie, a wybasto u nas spala mniej więcej 100 ml na godzinę, więc to nie jest jakoś szczególnie dużo. Także jak zatankujemy sobie taki zbiornik kilkoma litrami, ostatnio nalaliśmy dosłownie 5 i już trzeci dzień grzejemy i w ogóle praktycznie nic nie ubywa. Także jak się zastanawiacie nad wybasto, to zakładajcie, możecie nawet się cofnąć do naszych poprzednich odcinków, jak my to robiliśmy. Markowi chyba też zimno, że się tak rusza.